To będzie już trzeci, ostatni filmik z tego pierwszego etapu przygotowawczego. Tutaj nie jest powiedziane, że to musi być, ale większość ludzi tak okleja dookoła całość taśmą, więc zawsze to warto sobie kawałek taśmy dokleić. My tu mamy akurat taką taśmę trochę już zbrojoną. O, ona jest sobie taka, ma taką katownicę z takimi sznureczkami, nitkami. Jest bardziej wzmocniona na rozrywanie i te inne sprawy. Można to skręcić sobie pchełkami. My żeśmy to kleili taśmą, dlatego że mamy tam jeszcze trochę luzu, więc jak to będzie po prostu wystawało później z sufitu, to całą tą szczelinę, to jest jeszcze wężyki tam wsadzimy i dopianujemy całość dookoła i wtedy to już naprawdę tego nic nie ruszy. Wszystkie do każdego zestawu jest dołączany też korek, który wchodzi do środka do tej rury. Najłatwiej pierwszy sobie to tak na sucho poskładać. Ja sobie to w sumie mogę już ten kawałek przybić. Nożyk już mam. Póki jest to w miarę luźne, to najlepiej sobie wtedy go po prostu dociąć przed przykręceniem. Ma takie charakterystyczne cztery kliki. I tak samo drugi. Okay, mamy jeszcze to na wierzchu. To możemy sobie to taśmą wypełnić. Na kanale subskrypcje już mi przekroczyły 3000. Jest nieźle. Widzę, że wszystko się rozpędza. Drugiego. Zaczął. Czasami ją skoczy, a nie kliknie, ale to się nie ma co. Ważne, żeby tylko po prostu zaskoczyło za ten ząbek, bo wtedy ten ząbek już wiadomo, jak dojdzie do ząbka, to wtedy do tego tutaj ząbka, to wtedy wiadomo, że on tam się zakleszczył i docisnął nam tego. To muszek, która tam jest z drugiej strony. Mamy. Sobie jeszcze damy tasiemkę.
Chłopaki, ja będę mu rozkładać styropian, żeby mieli lżej. Już nie trzeba i pozostaje nam nic innego jak tylko przytwierdzić. Mamy także te dwie mniejsze dziurki. One są dobre jak je kręcimy tam pod sufitem do dryna czy do czegokolwiek, bo wtedy mamy te takie zwykłe wkręty czarne do drzewa. Te. On po prostu ta główka nam tutaj idealnie się blokuje w tym i jest po prostu przemyślane pod takie zwykłe czarne wkręty. A ta jedna dziura, która jest tutaj pod wiertą ustawką. Brałeś młotek? Trzema kołeczkami wystarczy i naprawdę atom tego nie ruszy. I takiego połączenia możecie być w 100% pewni, że jest szczelny i prawidłowo wykonany. Ja tak robię i nigdy problemów nie miałem. Teraz tylko pięknie obłożyć styropianem, rozłożyć podobówkę i zalać wylewką. Pokażę jeszcze, jak zepniemy tutaj te skrzynki nasze rozdzielcze. O, tu mamy te nasze górne skrzynki rozdzielcze. One są, zaraz pokażę, jak je spiąłem u góry. Tak samo będą spięte na dole. Później tutaj co metr pójdzie taka metalowa opaska. Jedna, druga i do niej jeszcze będą te rury przytwierdzone, żeby czasem nie chciały nam tutaj zjechać w dół. Można też kupić takie ufyty do 200 i też je nawiercić, a my to robimy na prostu na jednej giętej z płaskownika takiej metalowej obejmie. Sposobów na podłączenie tego jest kilka. Można albo to wziąć i spiąć przytyskami, zipkami, opaskami zaciskowymi, jak to tam to nazywa. A można też kupić taką metalową opaskę. Metalową opaskę i po prostu skręcić to. Tyle, że to jest i tak, tutaj jest taka cienka warstwa tego wszystkiego, więc i tak to tutaj za bardzo te opaski za wiele nie pomogą.
nie do... Strasznie ścieżkę nachodzę. Wystarczy tylko, że w jednym miejscu sklinuję to. I też nie chcę tego ciągnąć na siłę, żeby tego nie przerwać. Się zmorduje. Teraz to nałożę i kończę. No, mamy teraz, już doszła przedziew idealnie do samego końca. Akurat tam, gdzie mam zlecane te roboty. Nie miej dłuższych trytytek. Tego pasek i musiałem łączyć po trzy. Więc ja to robię tak, że pytałem też o metalowe obejmy, ale też nie mieli. Zamontujemy je tak. Ja sobie jeszcze to dodatkowo pierwszą warstwę obierzę taśmą. Już to z tą wełną tutaj ściągnąć w dół. Ja sobie jeszcze profilaktycznie jedną opaską jeszcze raz to ściągam. I jeszcze raz obierzę taśmą i wtedy mam pewność, że jest to szczelne. I tak jak mówiłem, można to połączyć takimi obrymami skręcanymi. One są na kluczyk 7. Tak. Obejmę, jak montuję na przykład naczynia przepłonowe. Też można takim coś skręcić. Jest jeszcze inna opcja, że można to po prostu puścić na sztywnych rurach, poskutać elegancko, ale akurat to jest robota zlecona i oni montują to w ten sposób.
No, jednego mamy. Ja to tylko pokażę, jak to utniemy. W jednym miejscu ten przeciąć ten metalowy ręcznik i tyle nam się tak do tego nie przetniemy. I to zdajemy może kamerkę drugą pokazywać. I z drugą rurą dokładnie to samo robię. I robimy, i tak jak mówiłem, my akurat sobie tutaj dajemy dwie metalowe obejmy takie z paskownika w rozmiarach 20 cm, 40 cm i 20 cm przykręcone do ściany. Do tego jeszcze pochwytane obydwie rury. I tak samo u dołu, dokładnie w ten sam sposób wypuścimy i tam już będzie pod spodem rekuperator. Pokażę to jeszcze jak też montaż tych górnych nie różni się dokładnie niczym od tego jak te dolne. Tylko, że po prostu tak jak tam pokazałem wcześniej, przykręcamy do drzewa, do drewna tam tymi wkrętami do drzewa te nasze łapki i później jeszcze musimy sobie pooklejać, rozdzielać i później dokładnie w ten sam sposób zapinamy dokładnie w ten sam sposób pod sufitem do tych skrzynek rozprężnych te przewody i tak samo dokładnie w ten sam sposób wpinamy do skrzynek rozdzielczych. Różni się to tylko tym, że po prostu podwieszamy albo na tych taśmach metalowych podwieszamy sobie tutaj rury, albo dajemy takie białe uchwyty też. Tam w sklepie internetowym tej firmy są też takie białe uchwyty. Też nimi się akurat lepiej podwiesza, tymi białymi uchwytami, jak chcemy puścić przewody pod stropem w zabudowie karton gips, to wtedy te białe uchwyty o wiele łatwiej jest wtedy zamontować całą instalację. Także no, to chyba tyle z tego pierwszego etapu. Cóż tu jeszcze więcej można powiedzieć? Jeżeli ktoś chce, to może zamienić te przewody elastyczne na przewody stalowe, takie sztywne i ociepić wełną. Tu i tak jeszcze będzie, pewnie jak tu będzie ta zabudowa robiona karton gips, to jeszcze pewnie zostanie tu dołożone trochę wełny, żeby to jeszcze bardziej zaizolować i tyle. Tym razem już krótkie podsumowanie. Na sam koniec tej rekuperacji już ze samochodu. Tam jeszcze tylko zapomniałem dodać, że jeżeli ktoś planuje dopiero budowę, albo jest tam jeszcze na tym etapie, gdzie dopiero zaczęły powstawać ściany, to warto już pomyśleć na tym etapie o tym, żeby zamówić sobie taki projekt rekuperacji. Czy to akurat w tej firmie Thermocontrol, która jest producentem tych systemów PFLEX, czy to gdziekolwiek indziej w internecie, żeby po prostu mieć tylko ogląd na to, gdzie dane skrzynki rozprężne zamontować. I można w PFLEXie kupić te odcinki, te białe rury, które zakładają na skrzynki rozprężne i po prostu zamocować sobie je tam jakoś, nie wiem, czy nawet na ten etap lania betonu jakoś je przetwierdzić i już
zbrojeniem zrobić tak, żeby po prostu tego zbrojenia już później nie wycinać, a przezbroić sobie tak, żeby tą skrzynkę można było wsadzić, tą rurę od skrzynki rozprężnej i obrać tą skrzynkę, tą rurę, nie wiem, że mi ta skrzynka wchodzi w myśl, obrać sobie tą rurę betonem i później jak już ten cały strop będzie już twardy na gotowo, obciąć to dosłownie do równa, czy tam zobaczyć ile ta skrzynka rozprężna, bo nawet tego tak za bardzo nie sprawdzałem, ile ta skrzynka rozprężna, lepiej tam wypuścić nawet te 5 cm wyżej nad tym, co ma być gotowy poziom i sprawdzić po prostu, ile ta skrzynka rozprężna dochodzi idealnie do, czy dochodzi idealnie do stropu, czy jest tam na przykład ten centymetr czy 2 cm luzu. Wtedy obciąć tą rurę i ta skrzynka rozprężna nam wchodzi centralnie do tej rury, więc mamy już tak, oszczędzamy pieniążki na tym, że nie wiercimy już w tym stropie. Dwa, no nie wycinamy tego zbrojenia, które już jest tam wcześniej przygotowane, tylko po prostu sobie tak przezbrajamy wszystko, żeby nam po prostu idealnie było dopasowane. No i trzy, oszczędzamy też pieniążki na tym, że nie wydajemy na wynajem wiertnicy, czy tam usługę wiercenia taką wiertnicą, bo samo wynajęcie może nie jest aż tak kosztowne, ale jest to też czasochłonne. Na pewno mniej czasu stracicie i pieniędzy wkładając ten kawałek rury, którego i tak musicie wsadzić. Dwa, będzie on idealnie, szczelnie dolany, także nie będziecie mieć żadnych po prostu tam prześwitów, nie będziecie musieli już nic planować. Będzie się naprawdę trzymało elegancko, więc jeżeli ktoś jeszcze nie jest na tym etapie, że ma strop wylany, to warto o tym pomyśleć wcześniej i zaplanować sobie wszystko, a zamówić projekt tylko właśnie po to, żeby wiedzieć, w którym miejscu te skrzynki będą rozmieszczone i tak sobie po prostu rozmieścić i rozplanować wszystko. Jest to mądre, bo tam ktoś już pytał właśnie w komentarzach, czy można to tak zrobić i w sumie cały czas myślałem o tym, żeby o tym powiedzieć, a później mi to wyleciało z głowy, więc teraz dogram też to. Druga sprawa, jeżeli ktoś na przykład nie ma możliwości wynajęcia takiej wiertnicy, a jest tu gdzieś z niedalekich naszych okolic, to jak w jakimś tam dłuższym terminie nie ma problemu, jak mnie tak ktoś poinformuje wcześniej, ja podjadę i tam za jakąś symboliczną kwotę też te otwory komuś wykonam, więc też problemu nie ma, ale nie może to być dalej jak 50 km tutaj od Wadowic, no bo ja też nie ukrywam, że czasu mam mało, a na dojazdy też szkoda po prostu czasu tracić, więc no to by było na tyle. Jeżeli ktoś tam, ja też tutaj więcej może takiej wiedzy teoretycznej, takiej wiedzy co jak ustawić, to będę już przy samym tym, tak jakby czwartym odcinku, gdzie będę już pokazywał montaż rekuperatora i uruchomienie centrali wentylacyjnej, tam będę po prostu omawiał te wszystkie takie poszczególne jakieś drobiazgi odnośnie rekuperacji. Te filmiki na razie na dzień dzisiejszy mają za zadanie tylko pokazać, jak sobie to zainstalować, jak przygotować sobie ten cały etap. Jeżeli ktoś ogląda te filmiki, a nie planuje takiej rekuperacji przynajmniej na dzień dzisiejszy, a jest już w trakcie budowy, to naprawdę całe to orurowanie z tymi skrzynkami rozprężnymi to naprawdę nie są jakieś kosmiczne kwoty. Wiadomo, wszystko zależy od tego, ile tych skrzynek rozprężnych, jaki metraż rur, no ale tam tak średnio, nie wiem, tam nie chcę też tak strzelać kwotami, ale załóżmy, jeżeli metr takiej rury kosztuje 6 zł, skrzynka rozprężna, nie wiem, tam kilkadziesiąt złotych, nie wiem, 20, może 30 zł, tak nie pamiętam kwot na pamięć, ale tak po prostu tylko rzucam kwotami. No, ogólnie taka budowa 100 parę metrów kwadratowych, no one się z reguły mieszczą w granicach, ja wiem, około 2000 zł. Mają w tej cenie Państwo te skrzynki rozprężne, rury, taśmy, wszystko, żeby po prostu przygotować to, co zalewamy w stropie, podwieszamy pod sufitem. Nie muszą już Państwo kupować na tę chwilę tych skrzynek rozdzielczych, żeby po prostu uniknąć jakichś tam kosztów, bo nie wiadomo na przykład, czy ta rekuperacja dojdzie do skutku, czy nie, ale zawsze lepiej mieć już tą alternatywę, że cała ta instalacja jest przygotowana w tej podłodze, bo przy takiej inwestycji jak
tam, nie wiem, dom załóżmy kosztuje 500 tysięcy złotych, załóżmy 400-500 tysięcy złotych, to ten 1000 czy 2000, ja wiem, że to się tak fajnie mówi, to się sumuje wszystko, ale później zobaczycie, że możecie żałować tego, że tych rur nie rozprowadziliście. A tak, odchodzi wam koszt montażu, bo praktycznie jak ktoś tylko ma trochę czasu wolnego i naprawdę trochę chęci, to jest to tak proste jak składanie klocków Lego, tylko po prostu trochę większych rozmiarów. Żadnej większej filozofii przy tym naprawdę nie ma, więc średnio taki koszt montażu takiej instalacji, to ja wiem, tak jak czytam na forum, chłopaki montują już od 2000 do 3500. To są takie standardowe koszty instalacji. I ktoś powie na przykład, a czemu to tyle kosztuje? Bo powiem wam, czemu to tyle kosztuje, bo instalatorzy też chcą już zarabiać coraz więcej i to jest też wiadomo, naturalne, że życie jest coraz droższe w naszym kraju i ludzie też chcieliby żyć godnie, uczciwie i dlatego też ceny wszystkiego idą do góry, bo koszty utrzymania firmy idą do góry. Co chwilę jakieś ciekawe podatki dokładają, no bo wiadomo, ktoś jak coś daje, no to gdzieś musi zabrać i siłą rzeczy najbardziej po dupie, że tak powiem, dostałem przedsiębiorcy, bo wiadomo, najłatwiej jest nałożyć podatki na przedsiębiorców, bo wiedzą, że oni to i tak zapłacą, no nie? Dlatego przedsiębiorcy też muszą gdzieś po prostu wziąć i te pieniądze znaleźć, więc z automatu podnoszą ceny i te koszty montażu wszystkiego, one nie pójdą w dół, bo ktoś tam mówi, że ja też tak myślałem na początku, że ten boom budowlany minie i te koszty pójdą w dół, ale one nie pójdą w dół z tego względu, że ta cała grupa instalacyjna, czy budowlańców, czy to murarze, czy dekarze, cieśle, elektrycy, czy hydraulicy, każda ta grupa tych fachowców, oni jak będą na pewien pułap życia, to oni już nie będą chcieli z niego zejść i oni będą chcieli dalej zarabiać tyle, co zarabiali i będą szukać takiej pracy, że będą dalej tyle zarabiać i raczej te ceny już nie pójdą w dół, więc raczej nie ma się co łudzić, że te koszty robocizny pójdą w dół. Jedyne, co mogą mieć, to chyba jeszcze bardziej w górę, więc jak ktoś myśli, że kiedyś to będzie tańsze i wtedy założy, to lepiej takiej opcji nie zakładać, bo raczej taka opcja nie nastąpi, więc jeżeli naprawdę myślicie przyszłościowo, bo ta rekuperacja, okej, ktoś tam powie, że to są oszczędności, wiadomo, jest ten odzysk ciepła, nie wentylujemy tych okien, bo nie otwieramy ich na oścież, jak wietrzymy dom, nie wychładzamy tego domu, oszczędności są, ale jeżeli ktoś powie, to mówię tak szczerze, jeżeli ktoś wam wciska kit, że to się zwróci po kilku latach, ja montuję rekuperację u siebie tylko z tego względu, ze względu po prostu, żeby to życie w tym domu było lepsze jakościowo, żeby to powietrze było lepsze jakościowo i żeby życie było wygodniejsze. A nie patrzę w ogóle na to, że to będzie jakaś oszczędność, bo oszczędności są praktycznie znikome, bo też dochodzą koszty wymiany filtrów, koszty zużycia energii elektrycznej. Jak to wszystko ktoś sumuje, to nie są to oszczędności takie, że ktoś powie mi, że ta rekuperacja się mu zwróci za 5 lat. Jak ktoś wam powie, nie wiem, no może ktoś, jak to sam zamontuje, naprawdę znajdzie jakieś mega tanie rozwiązania, może się to zwróci za 5 lat. Ale jak ja to tak kiedyś wstępnie kalkulowałem, te wszystkie różne koszty za i przeciw, to ja mówię, jak ktoś patrzy na zdrowie swoich dzieci i myśli przyszłościowo o wszystkim, to naprawdę warto to zainstalować, albo przynajmniej warto przygotować sobie taką instalację, żeby już to mieć po prostu przygotowane i później nie pluć sobie w brodę, że mogłem to jednak przygotować. Także to na tyle. Zachęcam wszystkich naprawdę do montażu, bo nie pożałujecie, a jedynie co możecie, to zyskać bardzo wiele. Pozdrawiam.